Dziennikarzom jest łatwiej wskazać na pewne elementy, które w praktyce spółek giełdowych są elementami, które należałoby poprawić, albo czasem wskazać wręcz na patologię, ponieważ takie rzeczy również się zdarzają, bo wszędzie tam, gdzie są duże pieniądze, na giełdzie są największe pieniądze, jakie możemy sobie wyobrazić. Jest duża pokusa, aby zasady corporate governance albo nie wypełniać, albo wręcz je łamać ze szkodą dla nie tylko akcjonariuszy, ale całego rynku kapitałowego. Mam wrażenie i nadzieję, że wciąż jesteśmy tą czwartą władzą, która pilnuje nie tylko, żeby spółki przestrzegały prawa, ale też i wdrażały, przestrzegały ład korporacyjny, czyli to takie miękkie prawo jakby na rynku publicznym. Media czasami stają się ostatnią instancją, na którą można liczyć w sytuacjach naruszeń ładu korporacyjnego, ponieważ akcjonariusze powinni przede wszystkim wykorzystywać swoje podstawowe prawa, czyli walne zgromadzenie, czyli wpływ na organy nadzorujące spółkę, czy też na zarząd. A jeżeli to nie pomaga, jeżeli okazuje się, że spółka postępuje w sposób niewłaściwy, no to czasem nie pozostaje nic innego jak zasygnalizowanie mediom, że są pewne sprawy niepokojące, które powinny być z korzyścią dla samej spółki i rynku wyjaśnione. Kiedyś mieliśmy w parkiecie całą kolumnę z żółtą kartką. To była żółta kartka dla emitenta. Jeśli przyszedł prezes czy przedstawiciel spółki, powiedział nieprawdę albo nie dotrzymał słowa, albo właśnie nie przestrzegał co najmniej zasad ładu korporacyjnego, wręczaliśmy symboliczną żółtą kartkę i ostrzegaliśmy taką spółkę, rozmawialiśmy z nimi. Często spółki obiecywały poprawę, przyznawały się do błędów. Także mam nadzieję, że wrócimy do tej kolumny, bo chyba patrząc na to, że idą te sygnały od czytelników i często przychodzą, trzeba będzie wrócić. Media mają, wydaje mi się, taką rolę, aby zajmować się ładem korporacyjnym na giełdzie, ponieważ jakość tego rynku jest niezwykle istotna. Kiedy okaże się, że będzie to rynek o jakości, które nie odpowiada nie tylko inwestorom instytucjonalnym krajowym, ale inwestorom zagranicznym, tutaj po prostu nie będzie handlu. A jeżeli nie będzie handlu, to nie będzie emitentów, to giełda będzie słaba i koniec końców dziennikarze finansowi, dziennikarze giełdowi nie będą mieli o czym pisać.